I plead with you, never. Modlę się z wami, aby nigdy, ale to nigdy się nie poddawać, nigdy nie tracić nadziei, never. Nigdy nie wątpić, never. Nigdy się nie poddawać. Przedświąteczny tydzień zdominowały doniesienia o ofertach z Brazylii dla Paulo Souzy, który miałby dla posady w jednym z tamtejszych klubów porzucić reprezentację Polski. To, co z początku mogło wydawać się medialnymi plotkami, znalazło potwierdzenie w drugi dzień świąt. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, poinformował, że Paulo Souza poprosił o rozwiązanie kontraktu wiążącego go z kadrą z powodu oferty z innego klubu. Wiadomo już, że chodzi o Flamengo. Po tej prośbie stało się jasne, że przygoda Portugalczyka z naszą kadrą nie może trwać dalej. Nawet biorąc pod uwagę, że sytuacja z dnia na dzień się zmienia. Może bowiem okazać się, że Souza pozostanie w ogóle bez pracy. Z Benfiki odszedł bowiem Jorge Jesus i może sprzątnąć swojemu rodakowi pracę w Flamengo sprzed nosa. Prowadził już zresztą klub z Rio w latach 2019-2020. Zdaniem brazylijskich mediów, zwrotu akcji nie powinniśmy jednak doświadczyć. Souza pozostawi kadrę bez selekcjonera i poprowadzi Flamengo, a PZPN z odszkodowaniem, które brazylijski dziennikarz Vene Casagrande wycenia na 320 tysięcy euro, co stanowi jego czteromiesięczne wynagrodzenie. Czy zachowanie Souzy powinno jednak zaskakiwać? Przyjrzyjmy się jego karierze trenerskiej i sytuacjom podobnych do tej, której jesteśmy właśnie świadkami. Dzień dobry, Futbol bez cenzury, a dzisiaj na sprawę Paulo Souzy spoglądamy trochę od drugiej strony, bo oczywiście znacie całościowy ogląd na sytuację, która aktualnie ma miejsce w związku z reprezentacją Polski. Jak Paulo Souza żegnał się ze swoimi pracodawcami? O tym w dzisiejszym materiale. Dziękuję także za 80 tysięcy widzów, wszystkim starym, jak i nowym osobom, które z dnia na dzień dołączają do naszej społeczności. Jeśli jesteście nowi, a regularnie będziecie oglądać bądź już oglądacie treści, zachęcam do kliknięcia czerwonego przycisku. Mam nadzieję, że w rok 2022 wejdziemy z taką myślą, że uda się niedługo dobić do 100 tysięcy. A teraz przechodzimy do meritum. Freebet wysokości 60 zł i cashback do 600 zł? Tak, to możliwe. Polska górą! Odbierz prezent od sponsora kanału, rejestrując się z kodem FOODBREAK na stronie Betfan. Link w opisie. Samodzielną pracę w seniorskiej piłce Paulo Souza rozpoczął w 2008 roku w Anglii od prowadzenia Queen's Park Rangers. I już w tym pierwszym klubie rozstał się w mało przyjemnych okolicznościach. Znam wasze cele. Wierzę w nie i wy też powinniście. Oczekuję od was pełnego zaangażowania. Pokażcie, że jesteście ambitni, pracowici i lojalni. Zwolniony został już po 141 dniach, a jako powód podano upublicznienie przez Souzę poufnych informacji. Portugalczyk miał ujawnić prasie, że czołowy strzelec Dexter Blackstock został wypożyczony do Nottingham bez jego zgody. Souza pozwał właściciela Queen's Park Rangers do sądu, argumentując to słowami: tylko w ten sposób mogę z nimi walczyć. Kiedy mnie zwalniali, opublikowali komunikat i wysłali do mnie pismo, w którym tłumaczyli decyzję, ale ja się z tym nie zgadzam. Podobno ujawniłem jakieś poufne informacje, tyle że ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Kolejnym miejscem pracy Souzy był grający w angielskiej Championship walijski zespół Swansea. Przepracował tam nieco ponad rok, po czym przyjął ofertę od Leicester. W Walii miano mu za złe porzucenie drużyny dla ligowego rywala. Lisy również występowały wtedy na zapleczu Premier League. Po raz kolejny pokazuje to brak lojalności we współczesnym futbolu. Skomentował jego odejście były piłkarz Swansea, Ian Walsh. Uważał on, że walijski klub wyciągnął rękę do Souzy, gdy ten był bezrobotny, a on porzucił go przy pierwszej okazji. Jednym z powodów decyzji Portugalczyka były napięte stosunki z prezesem, ponieważ oczekiwał o wiele wyższego budżetu transferowego niż ten, który faktycznie miał miejsce. Where I live,
the countryside from Leicester, it's lovely. I'm very country man. I love the nature, and for that I choose the countryside where I can connect more with nature. Lovely people, very friendly so far. Zmiana środowiska nie wyszła trenerowi na dobre. W Leicester przepracował bowiem zaledwie 88 dni, prowadząc zespół w 12 meczach. Pod jego wodzą Lisy wygrały tylko 4 mecze, z czego 3 zwycięstwa przypadły na Puchar Ligi. W 9 spotkaniach ligowych zespół poniósł aż 6 porażek, w tym wstydliwe 1-6 z Portsmouth. Mimo tak złych wyników, Souza nie ukrywał rozczarowania zwolnieniem, mówiąc o nim. Zwolnienie z pracy po tym, jak powiedziano mi, że w klubie istnieje długoterminowa strategia, jest dla mnie bardzo zaskakujące. Po rozstaniu z Leicester Souza pozostawał bez pracy przez 9 miesięcy. W Anglii kolejnej posady już nie znalazł i finalnie trafił na Węgry, gdzie zatrudnił go Videoton, świeżo upieczony mistrz. Tam wreszcie zdołał zagrzać miejsce na dłużej, ponieważ na 556 dni. We need to recognize each opponent and the way we need to win. Jego odejście w połowie drugiego sezonu przyjęto z żalem. Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu Paulo Souzy po pełnej sukcesów jesieni. Zdecydował się zerwać kontrakt i opuścić klub z powodów rodzinnych, napisały władze klubu w oświadczeniu. Co ciekawe, tego samego dnia w prasie pojawiły się informacje, że Souza zostanie nowym trenerem New York Red Bull, co z pewnością mogłoby zostać źle odebrane na Węgrzech. Negocjacje z nowojorskim klubem okazały się zresztą faktem, a do zatrudnienia Portugalczyka nie doszło, ponieważ według jednej wersji klub i potencjalny menedżer nie dogadali się w sprawie warunków finansowych, a według drugiej, że Portugalczyk nie otrzymał amerykańskiej wizy. To nie był zresztą jedyny negatywny wątek Souzy na Węgrzech. W czasie, gdy relacje Portugalczyka z miejscowymi dziennikarzami stawały się coraz bardziej napięte, doszło do towarzyskiego meczu żurnalistów z ligowymi trenerami. Jeden z dziennikarzy twierdził później, że w jednym ze starć został uderzony przez Souzę, który odpierał zarzuty, twierdząc, że wszystko stało się w ferworze walki. Poszkodowany zgłosił sprawę nawet na policję. Skończyło się jednak na oficjalnych przeprosinach ze strony trenera, który mimo wszystko utrzymywał, że nie zrobił tego umyślnie. Po 5-miesięcznej przerwie Portugalczyk został trenerem Maccabi Tel Aviv. Po pierwszym sezonie jego pracy w Izraelu w klubie zaczęto spekulować, że szkoleniowiec może chcieć odejść. Souza zapewniał jednak: jutro będę tutaj, pojutrze będę tutaj, 10 czerwca również tutaj będę. Nie lubię takich spekulacji, ponieważ mam bliskie relacje zawodowe i prywatne z zarządem oraz zawodnikami. Kilka dni później był już trenerem FC Basel, więc w czasie wywiadu musiał negocjować ze Szwajcarami. Brzmi znajomo. FC Basel poprowadził do Mistrzostwa Szwajcarii, wyprzedził w fazie grupowej Ligi Mistrzów Liverpool i był chętny na kolejne sukcesy. Zapowiadał, że za 5 lat pragnie zwyciężyć z Bazyleą w rozgrywkach Champions League, tylko po to, by po roku rozwiązać 3-letni kontrakt za porozumieniem stron. Powodem znów była ciekawsza pozycja na horyzoncie. Fiorentina właśnie zwolniła trenera Vincenzo Montelle i 4 dni po opuszczeniu Bazylei Souza był już trenerem Violi. Tam czekała go najdłuższa praca w karierze trenerskiej, która wyniosła 740 dni. W stolicy Toskanii radził sobie naprawdę dobrze i chwalony był za wyniki. Po raz kolejny jednak skonfliktował się z władzami klubu. Za pogorszenie rezultatów Fiorentiny obwiniał dyrektora sportowego Mario Coniniego. Włoska prasa krytykowała go za to, twierdząc, że szuka wymówek. Słabe mercato? No przepraszam, ale czy to tłumaczy tę fatalną serię na koniec? Paulo, mogę powiedzieć jedno, pracuj spokojnie i bądź cierpliwy, pisano w La Gazzetta dello Sport. Po zajęciu 8 miejsca w Serie A i po 3 sezonie pracy Souzy postanowiono zatrudnić Stefano Pioliego. Po okresie pracy we Włoszech Souza przez nieco ponad miesiąc pozostawał bez pracy, po czym obrał egzotyczny kierunek, obejmując chiński Tianjin, gdzie zastąpił legendarnego Fabio Cannavaro. W kraju środka nie przepracował nawet jednego roku. Pod jego wodzą wyniki klubu pogorszyły się. Przede wszystkim jednak Souza znów podpadł swoim szefom. Po odsunięciu kilku graczy od zespołu otrzymał od prezesa ultimatum, że straci pracę, jeśli nie cofnie swojej decyzji.
Powodem takiego ruchu ze strony trenera był konflikt z chińskimi piłkarzami, na których próbował zrzucić winę za niepowodzenia. Jeszcze tego samego dnia dogadano się z następcą i Souza został zwolniony. Po czasie Portugalczyk mówił, że Chińczycy w ogóle nie rozumieją piłki nożnej, a jedynie wykonują rozkazy. W międzyczasie miał chęci na pozostanie szkoleniowcem AS Romy, lecz nic większego z tego nie wyniknęło. Pięć miesięcy po powrocie z Azji, Portugalczyk został szkoleniowcem Bordeaux. Co ciekawe, jego kontrakt był trzecim najwyższym w całej lidze. Szacowano go na około 280 tysięcy euro miesięcznie. We francuskim klubie przepracował 521 dni. Była to jego ostatnia praca przed objęciem reprezentacji Polski i do dziś jest tam wspominany z niesmakiem. Wyniki żyrondystów pod wodzą Souzy były niezadowalające. 13 zwycięstw, 12 remisów, 17 porażek. Mimo to nie myślano o jego zwolnieniu, choć prasa nazywała Bordeaux drużyną grającą najbrzydszy futbol w Ligue 1. Nieoczekiwanie jednak, po przerwie w rozgrywkach, trener oznajmił, że chce odejść, równocześnie domagając się ponad 3 milionów zaległego kontraktu. Powodem tego były zakulisowe rozmowy Souzy z Benficą w czasie, gdy Liga Francuska nie grała. Klub z Lizbony ostatecznie zrezygnował jednak z jego zatrudnienia, nie chcąc płacić odszkodowania Bordeaux i postawił na Jesusa. Po półtora miesiąca negocjacji Portugalczyk odszedł z klubu z gwarancją wypłaty ponad 2 milionów euro. W czasie jego pobytu we Francji nie zabrakło oczywiście pięknych opowieści na konferencjach prasowych, w których to zapewniał, że wierzy w swoich zawodników i kwestią czasu jest wyjście z kryzysu. Trwająca saga z udziałem Paulo Souzy nie powinna więc zaskakiwać. Tym bardziej Zbigniewa Bońka, który postanowił go zatrudnić. Dzisiaj możemy stwierdzić, że słynny komentarz Zibi, top, który oznaczał aprobatę dotyczącą Souzy od wielu doradców, nie do końca się spełnił. Muszę powiedzieć, że wykonałem kilka telefonów do ludzi, którzy z nim pracowali jako trenera i wszyscy mówili jedno, Zibi top. Historia pokazała, że Portugalczyk chwyci się każdej lepszej płatnej oferty, często paląc za sobą mosty w starym miejscu pracy. I żeby było jasne, każdy ma prawo do zmiany pracodawcy. Sęk w tym, w jakim stylu jest to robione. Znając historię odejść Paulo Souzy, Polski Związek Piłki Nożnej powinien zrobić wszystko, by zdarzenia z przeszłości nie miały miejsca. Od tego jest umowa, która służy głównie na ciężkie czasy. Tej PZPN nie skonstruował z korzyścią dla związku. No chyba, że uznali, wbrew publicznym wypowiedziom, że Portugalczyk jest opcją krótkoterminową i to, czy odejdzie w dowolnie wybranym przez siebie momencie, nie ma dla nich większego znaczenia. W taki scenariusz trudno jednak uwierzyć. Zbigniew Boniek deklarował, że żadne reprezentacje nie podpisują umów, w których zawarta jest klauzula wykupu, czy jak to sam określił, kara, którą potencjalny nowy pracodawca musiałby zapłacić staremu. W trakcie wywiadu na kanale Prawda Futbolu Romana Coutonia podawał również przykład Ronalda Koemana, który zamienił reprezentację Holandii na FC Barcelonę, tłumacząc tym samym, że sytuacja Paulo Souzy jest bardzo podobna. W końcu zgłosił się po niego południowoamerykański gigant, którego można nazwać brazylijską Barceloną. W tym całym porównaniu jest jedna drobna różnica przekreślająca zapewnienia niedawnego prezesa PZPN. Ronald Koeman odszedł do FC Barcelony, ponieważ Katalończycy według Mundo Deportivo wpłacili klauzulę w wysokości 5 milionów euro. Holender miał to zapisane w kontrakcie. Czy to oznacza, że Zbigniew Boniek ponosi odpowiedzialność za ciągnące się od paru dni wydarzenia? Na pewno nie można oceniać tego zero-jedynkowo. W żadnym stopniu nie odpowiada za prywatne decyzje Portugalczyka. Każdy jest panem swojego losu, więc obarczanie Bońka winą za publiczne deklaracje Souzy, w których to zapewnia, że widzimy się w Katarze, a w międzyczasie wysyła swojego agenta do Brazylii, by ten zainteresował się tamtymi klubami, jest całkowicie bezpodstawne. To, za co można mieć pretensje, to warunki zatrudnienia, bo ciężko uwierzyć w scenariusz, w którym to przeszłość naszego jeszcze aktualnego selekcjonera nie została zweryfikowana. A jeśli faktycznie tak się stało, to w tym momencie wyszedł całkowity brak kompetencji.
Paulo Souza miał być rycerzem na białym koniu. Przywitał się cytatem z Jana Pawła II, robiąc tym samym nadzieję na lepsze czasy dla naszej kadry. Znalazł wielu zwolenników, którzy bronili go mimo kiepskich rezultatów. I na tym się skończyło. Pozostawia kadrę 3 miesiące przed barażami, w sytuacji, do której sam doprowadził. Brak rozstawienia. Wychodzi więc na to, że we don't have to change our mentality anymore. We don't have to believe in the process. We don't have to go to Qatar. Paulo, thank you for nothing. A jakie jest wasze zdanie dotyczące Paulo Souzy? Zachęcam do dyskusji w komentarzach, jak i nowe osoby do subskrybowania kanału. Więcej czasu wam nie zabieram, to był ostatni materiał w 2021 roku. Życzę udanego Sylwestra i widzimy się prawdopodobnie we wtorek, to będzie jakoś 4 stycznia, wtedy pojawi się kolejny materiał. Trzymajcie się, szczęśliwego nowego roku, do usłyszenia.